Cześć! Tym razem wybraliśmy się do Azji Południowo-Wschodniej. Jest to nasz kolejny wyjazd i na naszej liście znalazły się Tajlandia, Wietnam, Laos i Nepal. W czasie naszego dwumiesięcznego wyjazdu nagraliśmy mnóstwo materiału, na którym można będzie zobaczyć lokalne środki komunikacji, ludzi, jedzenie, a także po prostu przebieg naszego całego wyjazdu i jak to można będzie zaplanować. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, zapraszam do oglądania tego odcinka. I'm not where I'm supposed to be. I'm going in circles, going in circles. I should get away from here. There's a better place for me, better place for me. Trying to play my symphony, but there's so much noise around, so much noise around. Constantly fighting for space. I need to clear my mind, need to clear my mind. I wanna be empty, be empty. Cześć, witam kolejnego dnia, w kolejnym odcinku. Jesteśmy w mieście Vientiane, w stolicy Laosu. Jest 14 lutego 2020 rok. No i dzisiaj dospaliśmy po wczorajszej hardkorowej podróży z Savannah Khed autobusem laotańskim. Mieszkamy w takim guesthouse na obrzeżach miasta i to jest widać, że gościu pracuje, gościowi się trochę powodzi, a ma po prostu wielką chawirę, więc wynajmuję kilka pokoi. Zaraz idę na górę, żeby zjeść śniadanie, a później pójdziemy ogarniać się tutaj na miejscu, bo musimy wymienić dolary albo załatwić sobie kipy gdzieś, wypłacić z bankomatu, pomyśleć, zastanowić się, co robimy z biletami, bo jutro przyjeżdżamy do miejscowości Van Vieng, więc musimy ogarnąć bilety. No i chcemy coś zobaczyć przy okazji w tym Vientiane, skoro już tu jesteśmy. Wzięliśmy dzisiaj właśnie jeden dzień tutaj na odpoczynek tak naprawdę, bo widzieliśmy, że po tych dwóch dniach podróży z Wietnamu do Vientiane z przesiadką w Savannah Khed będziemy pominięci, zmęczeni, no i rzeczywiście tak jest. I właśnie przy okazji śniadania z Kasią odkryliśmy nową, że dowiedzieliśmy się nowej rzeczy o sobie, że nie lubimy takich guest house'ów, gdzie mieszkasz u właściciela. Wolimy hotele, gdzie lubimy po prostu anonimowość. Podróże uczą i tutaj właśnie jest taka nauczka, że jednak wolimy hotele. Chociażby taka rzecz. No i wolimy wygodne autobusy. Słuchajcie, w naszym hotelu można właśnie wziąć za darmo rowerki. Motorka można wynająć za 70 tysięcy. Ja zapomniałem już, jak te pieniądze kipów. Te dwa są nasze. Także zaraz jedziemy na zwiedzanie miasta i na zjedzenie czegoś. Zawsze ten sam problem. Jedzenie. No tak, to my jeszcze nie zwiedzaliśmy nic w Azji. Na rowerze to jeździłem, ja nie wiem kiedy. Ostatni raz. Także rower jest trochę za mały dla mnie. Taki jest, no i za niski, za krótki odstęp mam między siodełkiem i kierownicą. A generalnie po prostu jest za mały. Dla mnie to nie ma tutaj rozmiaru chyba. Jest gorąco, bo jest 34-35 stopni, odczuwalna parę stopni wyższa, więc trochę hardkorowo, ale spoko, jedziemy pozwiedzać troszeczkę. Zaraz zobaczycie, jaki Hulk za mną stoi. Prawda, po plecu go zobaczycie. Czasami smrodkiem jakimś zalatuje. Tak ciekawie jest na razie, bo to trochę inaczej niż u nas wszystko zorganizowane. Najpierw chcę znaleźć bank jakiś, żeby wymienić dolce. A później pojedziemy do centrum. To jest bardzo małe miasto, więc tutaj no, polecają właśnie zwiedzanie na rowerach. Także jedziemy. A tak wyglądają nasze okolice. Nic nie ma. Znaczy część pozamykana rzeczy, jak to cały czas w tej Azji. Część zamknięta, część otwarta, część pewnie zamyka się w jakichś wczesnych godzinach, a część otwiera się wtedy. W ogóle to chciałem pokazać. Tutaj jest napis, zobaczcie, Bir Lao na żółtym tle. I oni w ogóle po prostu na piwo mówią Bir Lao. Wczoraj jak byliśmy na kolacji, to się pani pytała nas, czy chcemy Bir Lao. I to ogólnie chodziło jej o piwo. No my nie jesteśmy w ogóle, ja przynajmniej nie zabezpieczyłem się na słońce w żaden sposób. Myślę, że to mógł być błąd. Ale się opalenie złapie, bo słońce jest naprawdę niezłe. Jeszcze ponagrywamy trochę życia codziennego na takich bocznych uliczkach. Zobaczcie flagi, sierp i młot, bo to jest cały czas, rozmawiałem z naszym hostem
Generalnie sytuacja wygląda tak, że pytałem się go o te rolety na drzwi. On mówi, że tak, faktycznie to jest przeciwko złodziejom. Jest lepiej niż było wcześniej ze złodziejstwami, ale mówi, że cały czas jest tak, że jest dużo osób uzależnionych od narkotyków, więc oni w poszukiwaniu po prostu kasy na następną działkę włamują się i kradną. No i słuchajcie, te motorki wszystkie, co stoją, to są ludzie, którzy siedzą w banku, czekają, więc zrezygnowałem, nie będę czekał tyle czasu, po prostu pojadę do punktu wymiany walut jakiegoś mieście. No ale ja nie wiem, czemu te kolejki tutaj takie wielkie są i nasz host też mówił właśnie, bo ja się pytałem go, gdzie najlepiej wymienić pieniądze. On mówi, nie w banku, lepiej jechać do punktu wymiany walut, kurs będzie podobny, a jednak ominę kolejki. Zobaczcie na te budynki, jakie stare. I w drugą stronę. Kasia właśnie trochę podsumowała, że to wygląda jak trochę jak miasto takie zadupie. Troszeczkę, a nie jak stolica. No i tak trochę jest, no, bo jesteśmy w sumie co prawda na obrzeżach, ale to centrum mamy 2 km, nie? Zawsze przy takim małym mieście, nie wiem jakiego pokroju to jest, Bydgoszczy, Lublina, Radomia, jakoś tak, a to jest stolica, nie? I w ogóle gdzieś Kasia wyczytała, że to jest jedno z najszybciej rozwijających się miast w Azji Południowo-Wschodniej. No i może faktycznie, no bo już Kuala Lumpur czy Bangkok są rozwinięte, więc i Saigon, i Ho Chi Minh. Uuu, tu jaka piękna świątynka po lewej, zobaczcie. A to ci znalezisko przypadkowe. Fajnie to wygląda. Trochę inaczej niż w Tajlandii. Chociaż ta sama świątynia już jest taka bardzo tajska. A, klimaty tajskie jak nic. W sumie nawet brama też tak wygląda trochę tajsko. No i kolejna ciekawostka, co od hosta się dowiedziałem, bo on mówi, w ogóle oni się nie śpieszą nigdzie, wszystko powoli. Ja tam, wiecie, już chciałem, to dawaj mi ten, kasę od resztę, ja tu już jadę gdzieś i tak dalej. Spokojnie, poczekaj chwilę. Także myślę, że oni taki mają tutaj po prostu podejście do życia, taki styl. Dlatego też autobus wczorajszy się nie śpieszył za bardzo. Jedna bardzo ciekawa rzecz, ważna, myślę, że dosyć istotna, w porównaniu na przykład do Wietnamu, to oni tutaj bardzo ostrożnie jeżdżą. Przynajmniej uważają na pieszych, z nami się obchodzą jak z jajkiem. Czyli uważają, wpuszczają, teraz już czerwone im się, zielone im się włączyło tutaj na przejściu dla pieszych, my staliśmy, a im się zielone już włączyło, ale pan widzieli, że idę i stali, czekali, nie? Ja dopiero kiwnąłem głową, żeby pojechali i pojechali. Także to jest akurat bardzo fajny pozytyw tego kraju. I właśnie dużo mi się takich pluszowych sprzedałem na ulicach. I kwiatki. Wszędzie na ulicach właśnie stoiska są, a tutaj samochód po prostu. Stoisko mobilne. Czyli make sense, nie? Niezły. Jakiś urząd czy coś, albo restauracja. Urząd jakiś. Drag Free School. A, szkoła, okej. Okay. No zobaczcie, jak szkoła wygląda. O, tutaj na przykład pan za mną jedzie samochodem, nie wyprzedza mnie tutaj, nie? W Wietnamie to już by od razu pojechali. Kulturka w ogóle, naprawdę jestem w szoku, akurat jeżeli chodzi o ich jeżdżenie samochodami. Komitet Olimpijski. Kolejne stoisko właśnie z misiami pluszowymi. Jakaś kultura dawania misi, obdarowania się? Zobaczcie na ten plakat. Wpiłeś? Nie prowadź. Rozumiem, że też mieli problem z jeżdżeniem po pijaku, a ten to nieładnie się zachował już. Pewnie przyjezdny. Teraz dopiero właśnie Kasia podjechała do mnie i mówi, że walentynki tutaj też świętują i może te misie to jest właśnie na walentynki. Tu wymieniłem w ogóle po bardzo dobrym kursie walutę, 9320 kipów za $1 dostałem, a średnio bankowy pokazuje mi 8800 coś tam z groszem. I teraz o rowerze, niestety, ale siedełko moje, tutaj rura tam głębiej się zgięła, zaczęło odjeżdżać po prostu do tyłu, więc taka chińszczyzna bardzo mocno, takie w ogóle czucie, on taki lekki bardzo jest, taki kurde... No, słabej jakości, no i nie wiemy co robić. Jak to się mówi, skąpy płaci podwójnie, więc za wymianę tej rurki tutaj w sklepie rowerowym zapłacę 90 tysięcy kipów, a za 70 mogę mieć skuterek, także bym miał w cenie skuterek i 2 litry paliwa, bo tu jest po 9 tysięcy około, a tak mam po prostu 90 tysięcy kipów w plecy, czyli około 40-50 zł, no gdzieś tak będzie. A tak oto wygląda jedna z centralnych ulic tego miasta. I tam jakiś plac, pałac jest. My to skręcimy w prawo. Idziemy szukać jedzenia, bo Kasia już umiera. Nie ma siły, żeby pedałować. Trzeba ją nakarmić.
i wtedy jedziemy dalej. No słuchajcie, znaleźliśmy chyba taką knajpkę, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, po prostu są napisane, że są, a nie, tam jest Campon Restaurant i to jest menu obrazkowe, wszystko pasuje, wszystko się zgadza. Wybieramy. Są ceny? Są ceny. No menu wygląda ciekawie. Są takie dania, różne ryżowe z tej strony i zupka. I z tej strony takie coś. I jeszcze są różne napoje. Po 10 tysięcy. No po 10 wszystkie. Kupiliśmy taki sok z arbuza. Czy sok? No to jest arbuz po prostu zmiksowany z lodem. Bardzo dobre akurat, chociaż Kasia mówi, że pewnie dużo cukru dodali, więc tak się ucieszyłem, że te arbuzy to będą dobre, no ale zwątpiłem trochę. No i Kasia ma taką tą kanapkę, nie wiem ile ona kosztowała, 12-15, coś koło tego, nie? Tysięcy kipów, czyli 10 zł? No tak wiesz, chociaż nie, no trochę mniej, bo to z $1.5 tak naprawdę wychodzi. Móc mi trafiło. To próbuj kanapkę. Dobra? To super. To smacznego wam. Bo tu już jest moje jedzenie. Ja wziąłem sobie taki makaron po prostu smażony z... No, oni robią coś, ale w stylu tajskim właśnie. I rosołek mi dali. No mój makaronik zjedzony. Wczorajszy był lepszy, ale kawę za to mają tak pyszną. Ja się nie znam na kawie, ale ta jest pyszna. Nie się znasz trochę. Kasia dostała jeszcze szejka, takiego jogurtowo-truskawkowego. Tak. Też pyszny? No, pyszny. Obawiałem się trochę o lód, który stosują, ale wygląda to tak, że to jest widać, że fabrycznie robiony. Więc nie powinno być problemu z tym. Mi na przykład kuchnia laotańska stanowczo bardziej podchodzi niż wietnamska. Tak, jedna z atrakcji turystycznych Vientiane. Niestety Vientiane nie zapewnia zbyt dużo atrakcji turystycznych ludziom. No i tak po prostu pokluczymy po mieście, pojeździmy, skoro zapłaciłem za to siodełko i rower mam lepszy. Znaczy tylko rura od siodełka jest lepsza. Po prostu pogapimy się na ludzi, pogapimy się na to właśnie, jak to wszystko funkcjonuje. No teraz jest godzina po czwartej, więc tak nie jest chyba najpopularniejsza godzina do tego, żeby cokolwiek robić. No pałac prezydencki całkiem przyjemny. I bardzo dużo mnichów tutaj jest, bardzo dużo. Wczoraj nawet w autobusie z nami jechali. Palas Presidentiel. Przypominam, to była kolonia francuska Laos i faktycznie no, dosyć sporo osób gada po francusku. Podszedł do nas pan, zobaczył, że mamy pieniądze, Kasia mi akurat mi dawała kasę i mówi, że daj mi kasę. I chociaż jeden papierek mówi, daj. Trochę białasów tutaj już widzę jest, Chińczyków. Fajne tuk-tuki są. Trochę inne niż w tym w Bangkoku. Na wiele osób, a w Bangkoku raczej jest na kilka. Standardowo azjatyckie wehikuły z jedzeniem. I tutaj już dojeżdżamy do Mekongu. Zobaczymy, jak to wygląda. Generalnie też Kasia wyczytała, że wieczorem wzdłuż Mekongu organizowany jest jakiś taki coś ala night market. Może nawet właśnie tu po lewej. Bardzo uważni są kierowcy na rowerzystów, jakoś tak wyjątkowo, aż się dziwnie czuję. No i chyba tutaj organizowany właśnie jest ten nocny rynek. Tu, pewnie tu zaraz będzie wieczorem, tam już widzę, że stragany jakieś się rozstawiają. Także zaraz zobaczymy. I powiem wam tak, no w tym Vientiane, no widać kasę, widać, że ludzie są bogaci, mają kasę. Ale porównując do wszystkiego, co się widzi poza Vientiane, to jest naprawdę ogromna przepaść. Ogromna. W poprzednim odcinku właśnie w autobusie jechało dwóch chłopaków, bardzo brudnych. Tacy, wiecie, biedni w ogóle. Oni jechali później z nami tuk-tukiem. To jeszcze mieli taki telefon z klawiaturką. Po prostu chłopaki ze wsi najwidoczniej jechali do stolicy na pracę. Jest bardzo duże rozwarstwienie społeczne.
A, i okej, dobra, zobaczcie, widzicie, brama rozsuwana jest. Czyli ta brama, jest jednokierunkowa ulica. Czyli ta brama jest zamykana i tutaj jest organizowana pewnie ulica po prostu piesza i z różnymi stoiskami. No ja też się spodziewałem, że tu będzie wielka promenada, zaaranżowane wszystko nad Mekongiem. A tu nawet Mekongu nie widać za bardzo. Chociaż tam widzę jakiś ten, coś wybetonowane jest na dole. Więc zaraz tam spróbujemy w tamtą stronę pojechać i popatrzeć, może coś się znajdzie ciekawego. A Mekong jest za tą wyspą w ogóle, czyli w ogóle Mekongu tutaj nie można zobaczyć. No jest tam daleko. Myślałem, że jest tutaj blisko, przepływa. Czytałem w ogóle, że jest bardzo duży problem przez to, że Chińczycy wybudowali jakąś tamę na Mekongu, więc bardzo drastycznie spadł poziom wód. No i też cierpią właśnie ludzie w Laosie, bo oni dużo jakby korzystają, podejrzewam, że z tej rzeki. Właśnie ryneczek. I wiecie, ci ludzie tutaj są naprawdę biedni, a po lewej stronie są wypasione chawiry. To jest takie rozwarstwienie, tak to uderza bardzo mocno. Taki smuteczek trochę. Tam widać daleko rzekę. Kurde, no tu nie ma w ogóle co robić w tym Vientiane niestety za bardzo. Tu już dalej nie ma w ogóle po co jechać tak naprawdę. Trochę bez sensu. Niezłe rozwarstwienie społeczne tutaj, nie? Babuszki, takie wiesz, babulinki siedzą i ten faceci tam sprzedają, nie? A tu zaraz obok, kurde, eleganckie chawiry i nasza chawira, nasz ten dom, w którym my mieszkamy, ten gość w ogóle sobie odbachał, nie? Wielkie przestrzenie, które się może ganiać po prostu. Także my po krótkiej naradzie rodzinnej stwierdzamy, że po prostu wracamy do hotelu. Wieczorem jeszcze skoczymy na kolację tam do knajpki, w której wczoraj byliśmy. Co tu mamy? A, to jest pałac prezydencki z drugiej strony. Jeszcze jaki wypas. No i gdyby ktoś właśnie szukał informacji, Vientiane jest generalnie opisywane jako to miasto, w którym się po prostu przysiadasz. Nie ma za dużo co oglądać. Jest jeszcze jedna świątynia, do której nie pojechaliśmy. Świątynia. Jedyna rzecz, którą właśnie bardzo mocno polecają, to jest Muzeum Wojenne, w którym jest przedstawiona historia w ogóle całej wojny wietnamskiej. Ale wojna była, znaczy Amerykanie bombardowali nie tylko Wietnam. Bardzo mocno zniszczyli Laos też. Zrzucili jakieś niezliczone ilości bomb i na Laos. Uroczo. Fajne te domki są tutaj. Znaczy fajne, no tak malownicze, można tak powiedzieć. Nie wiem, czy to będzie właściwe słowo. I tutaj też, tu jest w ogóle bazar jakiś. Bo widzę, że ciuchy sprzedają. Ciuchy, okej. Okay. I chciałem jeszcze powiedzieć, że po drugiej stronie już Mekongu jest Tajlandia. Ale spokojniejsi są. To też od razu zauważyliśmy, że to taki jakiś spokój jednak się czuje w tym Laosie. O, kolejna świątynia piękna. To pani jaką jasną cerę miała. Takie kasiaści. Jakie zapachy owoców morza. Lubię jak się dymi. To tutaj wszystko się będzie odbywało pewnie. Skoro się tak rozkładałem i tam jest jakaś promenadka. Nie, tam droga jest po prostu, okej? Okay? I tu oni wszyscy na wieczór zjeżdżają, no bo w dzień jest za gorąco i do tego się te markety nocne się w nocy odbywają. Słuchajcie, a tak właśnie wyglądają moją polodę stopy. Z paskami od sandałów. Jeszcze chciałem pokazać, tak, Mirinda, ta krem soda, ona tutaj się nazywa Green Cream Flavor, a nie krem soda jak w Wietnamie. I Pepsi kosztują po 8000 kipów, czyli no trochę mniej niż dolar, a woda kosztuje 5000 kipów. O, rower to nie był dobry pomysł na te upały, zdecydowanie. Tutaj też jestem upalony zajebiście, nie? Tak to jest, jak człowiek łazi cały czas właśnie w koszulkach. Ręka, zobaczcie, jak u murarza. Chociaż murarz jest opalony raczej do pasa w dół, a nie tak jak ja, no bo on chodzi bez koszulki. Zobaczcie, co się za nami dzieje. Jakaś impreza w ogóle u sąsiadów. Nie wiem co, ale wystawili się na zewnątrz. Jakiś samochód taki ładny przyjechał.
No imprezują, nie wiem o co chodzi. Słuchajcie, no my posiedzieliśmy, odpoczyliśmy. Już tak mi się spać chciało w sumie, chociaż musiałem przytrzymać, żeby wstać jutro rano, a nie pójść dzisiaj późno. Idziemy zjeść w to samo miejsce, w którym byliśmy wczoraj, bo było spoko. Było trochę droższe niż inne, ale tak posiedzimy, po prostu zjemy i piwka birlao popijemy. W ogóle tutaj na przykład w porównaniu do Wietnamu to słyszymy imprezy. Znaczy tam śpiewali na ulicach, ale nie było dyskotek właśnie. Nie zauważyliśmy takich miejsc w ogóle, w których by było bardzo głośna muzyka. A tutaj co chwila właśnie z różnych miejsc dobiega muzyka. I wczoraj też była muzyka, więc podejrzewam, że to właśnie jakieś takie imprezownie lokalne. Chociaż nie wiem, czy oni chodzą, bo w sumie to też komunistyczny kraj, jak Wietnam. Ale zupełnie inny. Ale zupełnie inny, tak. Ty się dużo lepiej czujesz z tymi ludźmi, tak? Ogólnie? Znaczy, wiesz, oni przede wszystkim są dużo spokojniejsi. Ostrożnie jeżdżą. Tak. Nie trąbią. Dla mnie jest dużo lepszy wybór jedzenia. Takie powiedzenie jest klarowne bardziej. No. Mówią po angielsku. No, częściej mówią po angielsku, tutaj, to prawda. Nie? Bo na przykład zatrzymaliśmy się, jechaliśmy, robiliśmy trasę Savannah Cat tutaj. Zatrzymaliśmy się, ja poszłam do łazienki. Tam pytałam kogoś o coś, dwie osoby nawet. W ogóle nie absolutnie nie. No wiadomo, ale chociaż właśnie ten gościu, który dzisiaj naprawiał rower nam, no to on bardzo dobrze mówił po angielsku. A się zdziwiłem, bo wyszedłem do nich jak do debili, gadałem. Mhm. Udukałem, wskazywałem palcem, wiesz. On do mnie nagle wyjeżdża z angielskim zajebistym, nie? No. Okej. Okay. I tak samo w ogóle, najpierw po angielsku. No, różnie, nie? Ale generalnie gdzieś się dogadać jak najbardziej. Mhm. Strasznie głośno jest. Zamówiliśmy sobie takie kalmary. Zamówiliśmy sobie. Tak, nie widzę tego. O, takie kalmary też. I Kasia wypatrzyła jakieś grzyby, zamówiła. Bardzo duża karta, bardzo dużo różnych dań. Ejku, nie mogę znaleźć tych grzybów. Bo chciałem zobaczyć, za 40 tysięcy kipów chyba były. No dobra, nie znaj. A takie coś, takie grzyby jakieś. Ja nie wiem co to jest, ale w tym purze czy coś takiego, takie cienkie grzybki. Chcieliśmy właśnie wziąć sobie ten, żeby podzielić się. Ja mam lokalne piwo, właśnie o którym wspominałem, że Birlao. I to jest, po prostu oni właśnie mają tylko takie piwo w trzech rodzajach, ale tutaj akurat mają tylko jedno. A Kasia sobie Tuborga wzięła. Okej. Okay. No nie lubię piwa w ogóle. Przyniesie nam kalmary takie dziwne. Czy takie ośmiornicy, nie wiem, takie nieduże, z ogonkami. I generalnie to było spoko, tylko że ostre, jest dużo czosnku w ogóle naładowali, już zjedliśmy. Przynoszą nam taki duży talerz, zamawialiśmy niby właśnie też kalmary, takie kółka kalmarów w tej panierce. I się okazuje, że tu są trochę krewetek, cebulowe krążki i marchewka w tym panierce. Trochę wyszedł taki, nie wiem... Trochę wyszedł taki, nie wiem, misunderstanding, niezrozumienie. Nie wiem o co chodzi. W menu było trochę coś innego napisane. No i kolejne danie wjechało. Poprosiliśmy obsługę, żeby wyjaśnili nam, czy to, co zamówili. Powiedzieli, że tak, więc myślę, że coś nie zrozumieliśmy się, albo zdjęcia są przecież oszukane. Sałatka ostra jak piorun. To miało być te grzyby, w ogóle nie wiedzieliśmy, że sałatka jest. Znaczy ona jest dobra, w smaku jest bardzo fajna. Ale tak wypala twarz. Ciekawe, co jutro będzie wypalać. Tu mamy sałateczkę, a tu mamy wielkiego amatora sałatki. Tak, znaczy powiem tak. Zobaczcie, do paprycia odłożyłem. A jeszcze wszędzie są po prostu sałatce, więc nie da się tego wszystkiego wyjąć. Twarz wypala niesamowicie. Po prostu mówię i czuję, że mi... No jest, pokaż jak jesz. Nie da się tego wybrać w ogóle. Ale ogólnie gdyby tak nie wypalało twarzy, to by była zajebista sałatka. Ja mówię ten, co nie lubi sałatek, to musi mieć mięso, to nie ma mięsa, ani trochę, bo są grzyby właśnie i sałatka. Bo jest fajny bardzo sosik. Jest fajny na początku, bo jest taki bardzo fajny, bardzo smaczny, słodki, ale za chwilę dostajesz takiego... Mega ostre, mega ostre. Ale dobra.
ale dobre po prostu. Nie mogę się... Zjadłem całość, bo Kasia nie je. I mi bardzo smakuje. I myślę, że to, że ja jem ostrzejsze rzeczy od Wietnamu tak naprawdę, bo sobie bardziej doprawiam zupę ostrymi, tymi okreczkami, to wpływa na to, że ja mam mniej problemów żołądkowych niż Kasia. Bo Kasia znowu zaczęła narzekać, a ja jestem jak najbardziej okej. Okay. A jest praktycznie to samo w tych samych miejscach, więc no myślę, że to może być to. Pani kucharka się cieszyła, jak robiła tą sałatkę. Niech białasy te cierpią. O, jaka masakra. Nawet piwo nie pomaga. Trochę chłodzi na chwilę, tylko i wyłącznie. O, fuck. Tyle papryki, no to po prostu to jest... O, konkret. I aż pot wszędzie płynie. Po rękach, po plecach, od tyłku też. Temperatura jeszcze ta. Znaczy teraz jest przyjemna temperatura i jakby nie zacząłem tego jeść, to że tak nie pociłem. A teraz to po prostu zaczęło wszystko się gotować. Roman na miękko. Taki zajebisty ogórek. Nie, że jakoś jest dobry, tylko po prostu zajebiście chłodzi w usta. Ciekawe doświadczenia. No to pojedzone. Jeszcze co trochę czuję, chociaż tam popiłem piwkiem i było spoko. Słuchajcie, po prostu, znaczy tak, obsługa generalnie jest dorosła, ale pani starsza podchodziła na tacy, przynosiła jedzenie, a podawała nam taka dziewczynka, nie wiem, 9, 10, 11 lat, myślę, że coś koło tego, chociaż można, możemy źle weryfikować wiek przez wzrost, no ale generalnie była to mało lata, nie? Dostała napiwek na koniec. Była tak zadowolona, po prostu poszła do koleżanek tam właśnie tych starszych, piszczała po prostu z radości. To jest takie fajne w ogóle. Słuchajcie, tym miłym akcentem będziemy kończyć ten odcinek, ten dzień. Jutro przejeżdżamy do Van Vienk, trochę na północ bardziej Laosu. To jest 160 km, ale ma autobus jechać jak 4 do 5 godzin. Więc znowu będzie laotańska przygoda w autobusie. Nie mamy biletów. Jedziemy na dworzec, bo większość turystów kupuje przez agencje turystyczne i zabierają z hotelu i tak dalej, no ale my nie idziemy na taką łatwiznę. I oszczędności mamy przy okazji, bo bilet będzie dużo tańszy do kupienia na dworcu niż w takiej agencji turystycznej. Przez stronkę, więc widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli ktoś chce rozważyć subskrypcję, to zapraszam. Komentarze, łapki w górę, mile widziane. I do następnego. Cześć!